że jacek bardzo też jest takim miejskim zwierzęciem, bardzo lubi z tej energii miasta i z nazwy miasta wyłuskiwać jakieś śmiesznostki. Czy Cieszyn zasłuży na jakiś limeryk, czy zasłuży na jakąś praszkę? Cieszyn jest bardzo, bardzo, ma duży potencjał jako Cieszyn, no ale to... Ile ci damy czasu na to? Nie, nie, no do czwartej Anny. No dostaniesz ołówek zamiast Cieszyn. Do czwartej Anny. Ale nie, to mówisz o tych miastach... miastach rozkazach. Wiecie Państwo, bo to... A ciesz się, Cieszyn, masz się prosić. Ale to za proste. No to... Tak, tak. To trzeba by coś jakoś inaczej zrobić. Ale to może wpadnie samo, bo... I ja, proszę Państwa, opowiadam taką historię, że będąc na festiwalu w Sopocie, stałem na stacji tej kolejki śródmiejskiej i przede mną, to był początek lat 90., stał biznesmen nowego typu, ogromny, łysy, w białych skarpetkach, z taką komórą już wtedy, ale zauważyłem, że ta panienka w tej kasie też niczego sobie. I mikrofon był oczywiście zepsuty, więc on się nachylił do niej i mówi: wrzeszcz dwa razy. A ona się tak podniosła głowę i mówi: sam sobie wrzeszcz. I wtedy, proszę Państwa, przyszło mi do głowy, że ja w tym wrzeszczu byłem 40 razy i nigdy na to nie wpadłem. I zacząłem zbierać takie miasta rozkazy. I to Magda do tego nawiązuje. Do Torunia, do Toruń. No Toruń, tak. Nie, powiem, nie będę opowiadał całości, bo już mam dużą kolekcję. Powiem tylko, że moim absolutnie ukochanym miastem rozkazem jest Stary Sącz.